Szanowni Państwo, oferta naszych studiów podyplomowych Trener Mentalny w Sporcie jest skierowana głównie do ludzi sportu, a więc trenerów sportowych, działaczy, dyrektorów sportowych, ale również fizjoterapeutów, lekarzy, również i psychologów. Celem tak naprawdę jest przekazanie wiedzy, jak również i nabycie umiejętności dotyczących tego trzeciego obszaru szkolenia sportowego, jakim jest właśnie przygotowanie psychologiczne, przygotowanie mentalne. Dlatego też i w naszej tematyce znajdą się takie tematy jak kształtowanie postawy prosportowej, odpowiedniego nastawienia startowego, nastawienia do również i treningów, budowanie motywacji wewnętrznej, również i budowanie zespołu. I gwarantem wysokiej jakości tych studiów na pewno będą prowadzący. Tacy jak m.in. profesor Radosław Laskowski, fizjolog, trener kadry olimpijskiej judo, jak dr Bartosz Krawczyński, były dyrektor Instytutu Sportu, również świetne psycholożki, takie jak dr Milena Lachowicz, czyli psycholog Polskiego Związku Żeglarskiego, również i uczestnik Igrzysk Olimpijskich jako psycholog. Również pani doktor Dominika Wilczyńska, trener pierwszej klasy w tenisie, ale także i świetny kitesurfingowiec. Moja skromna osoba, ja posiadam najwyższe certyfikaty, jeśli chodzi o psychologię sportu, krajowe, jak i unijne. I 5 razy przygotowywałem również kadrę do Igrzysk Olimpijskich i uczestniczyłem w 5 Igrzyskach Olimpijskich i 1 Igrzyskach Europejskich. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Zajęcia będą się odbywały w najlepszym w kraju Laboratorium Psychologii Sportu i Treningu Mentalnego, gdzie będziemy prowadzili głównie warsztaty. Ruszamy od wczesnej jesieni. Zapraszam serdecznie. Marek Raczyk. Dziękuję.